Szanowni Państwo, chciałem Państwa serdecznie powitać na dzisiejszej konferencji prasowej. Jest to nie lada wydarzenie. Myślę, że nie tylko dla mieszkańców Kraśnika, ale również dla mieszkańców Lubelszczyzny, ale również dla mieszkańców całej Polski. Myślę, że będzie to inicjatywa, inwestycja, która będzie szeroko komentowana nie tylko na Lubelszczyźnie, ale w całej Polsce. W dniu dzisiejszym nastąpi oficjalne przekazanie kanadyjskiej firmie Cyclone Manufacturing Corporation działki z hała Rodowienia miasta Kraśnik przedsiębiorcy, który zamierza nam stworzyć nowe miejsce pracy. Jego firma zajmuje się produkcją części do samolotów, takich samolotów jak Airbus, takich samolotów jak Boeing. Dolina Lotnicza, o której tak szeroko się mówi, na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny. Realnie pierwszy taki przedsiębiorstwo powstaje właśnie w Kraśniku. Ja myślę, że w naszej części konferencji o tym powiemy. Chciałem bardzo serdecznie powitać na konferencji gospodarza miasta pana burmistrza Mirosława Tarczyka. Ale przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie powitać pana Andrzeja Sochaja, właściciela Cyclone Corporation, wraz z małżonką panią Elżbietą, którą również serdecznie w Kraśniku witamy. Jest z nami również pan Wojciech Gołoś, pełnomocnik burmistrza do spraw pozyskiwania inwestorów. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do oficjalnego i uroczystego przekazania terenu hali, Państwo pamiętacie, cała procedura sprzedaży tej hali trwała wiele miesięcy. Była szeroko komentowana również przez Państwa. Rzeczywiście w trybie przetargowym pierwszym sprzedaż niedzielę się nie udała, w trybie przetargowym za drugim podejściem również się nie udała. Ostateczny kształcie, który został w gospodarce komunalnej w trybie rokowań, które zrobiło się kilku przedsiębiorców, w trybie rokowań, w którym uczestniczyli zarówno menadżerzy, jak i pan burmistrz Włodarczyk, udało się tą działkę rzeczywiście sprzedać w naszym przekonaniu z bardzo dobrymi dla miasta rezultatami, a bardzo już na chwilę chciałem oddać ten głos panu burmistrzu. Witam serdecznie, jest mi niezmiernie miło i witam pana Andrzeja, witam małżonkę, panią Elżbietę na dzisiejszej konferencji. Proszę Państwa, na takie dni czekamy zawsze z utęsknieniem w Kraśniku. To są realne miejsca pracy, które będą tutaj w Kraśniku. To jest rozwój miasta. Miasta nie ma rozwoju miasta bez rozwoju gospodarczego i to jest fakt. Dzisiaj to, o czym mówiliśmy, to są już praktyczne rzeczy. To już mamy i tym się cieszymy w Kraśniku. Chciałbym z tego miejsca pogratulować panu Andrzejowi i cieszę się niezmiernie, że rozmowy toczymy z wieloma podmiotami, ale pan Andrzej i firma Cyclone to jest podmiot gospodarczy, który gwarantuje nam tutaj inwestycje. Natomiast ja ze swojego miejsca chciałbym tutaj powiedzieć, że dzisiejsze przekazanie terenu to nie zakończenie naszej współpracy. To jest początek dobrej współpracy, bo takie mamy tutaj standardy w urzędzie, że będziemy wspierać firmę, ale nie tylko firmę Cyclone, każdą firmę, która będzie chciała działać na terenie miasta Kraśniku. I ze swojej strony obiecuję i zapewniam o tym, że wszelkie problemy, tam problemy są naszymi także problemami, które razem będziemy rozwiązywać i dołożymy wszelkich starań, żeby było jak najmniej, albo żeby były rozwiązywane. Bo sukces Pana jest sukcesem naszym całego Kraśnika i sukcesem mieszkańców Kraśnika. I tego życzę wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz przekazać głos panu Andrzejowi. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry panie burmistrzu. Dzień dobry. Jest mi bardzo miło z tego powodu, że pan burmistrz zorganizował taką oficjalne powitanie firmy. I jesteśmy przekonani, że współpraca będzie się układała.
pozostali. Jeżeli chodzi o firmę Cyclon, my jesteśmy w Kanadzie jedną z największych prywatnych firm w tej chwili w dziedzinie lotnictwa. I część tej produkcji ja chcę przenieść tutaj na teren Leśnika. Obecnie już to robimy. I chcę tutaj sprostować, bo w Kraśniku już istnieje firma, która jest częścią Doliny Lotniczej, to jest firma Nabor. Ona jest członkiem Doliny Lotniczej w tej chwili. No i my będziemy drugą. Jest taka okazja, że przemysł lotniczy w tej chwili bardzo dynamicznie się rozwija. Według badań, według prognoz przez następne lat 20 będzie się rozwijał około 5% średnio rocznie. To jest dosyć dużo. Żadna inna dziedzina gospodarcza nie ma takich przewidywań. Więc jesteśmy w wyjątkowej tutaj sytuacji. Ja mam w planie, żeby pomóc innym firmom lotniczym przemysł lotniczy w Polsce rozwinąć. Jest brak szczególnie tutaj obróbki chemicznej, obróbki ograniczeniowej, obróbki powierzchniowej do skończonych elementów i mam nadzieję, że to taki jest plan, żeby to zrobić. Są często pytania, czy to jest bezpieczne, czy to jest nieszkodliwe. Oczywiście w tej chwili cały świat, szczególnie Europa, idzie w tym kierunku, żeby to był bezpieczny przemysł, żeby nie był ekologicznie szkodliwy. Ta obróbka chemiczna w tej chwili jest tak ustawiana, że elementy są pokrywane właśnie w sposób, który nie zatruwa środowiska. I używa się tutaj na przykład kwas tartaryk, który jest czy używany do produkcji wina, czy powstaje przy produkcji wina, które pijemy. Także to tutaj nie ma żadnych obaw co do w tym temacie. No i jeżeli często są pytania, ile osób będzie pracowało. No i jak już wspomniałem, w tej chwili już ludzie pracują. W tej chwili firma Nabor już produkuje części dla nas. A my będąc na tym terenie, naszym celem jest właśnie rozwijać ten przemysł, pomagać innym i razem współpracować. Jeszcze raz dziękuję za miłe przyjęcie i za ofertę współpracy. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, Urząd Miasta Kraśnik, Pan Burmistrz powołał pełnomocnika, swojego pełnomocnika do spraw pozyskiwania inwestorów. Jak Państwo wiecie, my poszukiwaniem tych inwestorów zajmujemy się aktywnie. Uczestniczymy w seminariach gospodarczych. Nasza oferta inwestycyjna jest wysłana do ambasad, nie tylko europejskich, ale również zagranicznych. Staramy się wszędzie ofertę inwestycyjną, którą stworzyliśmy, przedstawiać, jak dzisiaj widać, z całkiem dobrym skutkiem. Chciałem teraz poprosić głos pana Wojciecha Głosia, pełnomocnika burmistrza miasta Kraśnik, z pozyskiwania inwestorów. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, tak jak Michał powiedział, aktywnie poszukujemy inwestorów i cieszę się, że ta nasza oferta inwestycyjna, którą Państwu przedstawiliśmy kilka miesięcy temu, powoli stali się nieaktualna. Między innymi o tą stronę, na której figurowała ta nieruchomość, którą nabywa na Rzeszowa. Także już dwa tygodnie temu, będąc podczas seminarium gospodarczego w Gatki, w trakcie obchodu 70-lecia wyzwolenia tamtych terenów przez nasze wojska, prezentowaliśmy partnerom belgijskim naszą ofertę i tak jak powiedziałem, ona już w pewnym sensie jest nieaktualna i
miejmy nadzieję, że zdezaktualizuje się bardzo szybko. I naprawdę ciężko na tym pracujemy, tak jak Michał jeszcze wspomniał, rozesłana została do wszystkich w zasadzie wydziałów promocji handlu, inwestycji, ambasad na terenie Europy i nie tylko. Mamy już pozytywny oddźwięk z Madrytu, z Lizbony, z Dublina. Już można powiedzieć, że współpracujemy m.in. Wydział Promocji Ambasady w Madrycie poprosił o większą ilość materiałów, powiedział, że będą nas promowali na wszelkich wydarzeniach gospodarczych, także nad tym pracujemy. I ja ze swojej strony poza oczywiście swoją działalnością na tej kanwie promowania miasta i naszej oferty inwestycyjnej również zajmuję się obsługą inwestora. Tutaj jeszcze raz podkreślam, że Pan Andrzej może oczekiwać wszelkiej możliwej pomocy z naszej strony. Ja jeszcze panie Andrzeju, trochę zadzwonię dziennikarza, mam pytanie na pewno. Za chwilę pan mnie będzie na to kraść. Bo dzisiaj pan o tym mówił. Więc Kraśnik jest w takim centralnym miejscu w Dolinie Lotniczej między Świdnikiem a Rzeszowem. Również są plany rozwoju autostrad czy dróg szybkiego ruchu, więc te odległości zmniejszają się czasowo. Możemy szybko wjechać do Świdnika, do Krosna czy Niemca. No i to jest celem naszym, żeby, tak jak wspomniałem, obsłużyć innych podwykonawców w tym rejonie. Przemysł lotniczy w tej chwili bardzo ładnie się rozwija w południowo-wschodniej Polsce i wydaje mi się, że będzie się jeszcze lepiej rozwijał, żeby my zrealizujemy nasze plany. Dziękuję serdecznie. Teraz, proszę Państwa, nastąpi oficjalne przekazanie, podpisanie dokumentu przekazującego właśnie tę działkę wraz z halą pod budowę Cyber Polska, jak mogę tak powiedzieć. Panie Prezesie. Powiedziałem Cyber Polska, dobrze powiedziałem? Nastąpi przekazanie oficjalne działki z halą pod budowę Cyber Polska. Proszę Państwa. Bardzo proszę Państwa o panów o podpisanie. Oczywiście początki są trudne.
Niemniej jednak przy samym, tak jak już wspominałem, przy samym remoncie będą ludzie pracowali, bo hala jest zniszczona. Obecnie już produkujemy części, które są wysyłane z powrotem do Kanady, żeby ich dokończyć. My mamy w tej chwili zamówienia. Jeżeli jeszcze tutaj następna sprawa wchodzi w rachubę, to z chwilą wybudowania naszej linii produkcyjnej, z chwilą skończenia, musimy być zatwierdzeni przez naszych klientów. I tutaj często jest dosyć trudna sprawa, żeby ich zmobilizować, żeby chcieli przyjechać i nas zatwierdzić. Ja byłem w piątek w ubiegłym tygodniu w Austrii, wspomniałem o tym, więc oni to przyjęli, mój klient w Austrii przyjął to z wielkim entuzjazmem. Będziemy mieli pomoc, żeby to jak najszybciej dostać te zatwierdzenia, ale to często od nas nie zależy. W każdym razie, jeżeli nie dostaniemy, nie zostaniemy zatwierdzeni, no to będziemy robili to w Kanadzie, a w międzyczasie będziemy tym oczekiwali. Niemniej jednak, gdy będziemy robili części tutaj, samą obróbkę mechaniczną, także tu też będziemy potrzebowali ludzi do programowania, do obsługi maszyn. I będziecie poszukiwać takiego wykwalifikowanego pracownika? Tak, ja przez ostatnie 10 lat miałem u siebie około 30-40 studentów z Politechniki z Lublina, byli na praktyce rocznej, one tutaj są. Mam nadzieję, że będziemy część tych absolwentów mogli zatrudnić. A w tych czterech dotychczasowych fabrykach ile osób pracuje w sumie? W sumie jest w tej chwili 470. Kiedy można spodziewać się zakończenia produkcji? Tak jak już wspomniałem, w tej chwili maszyny przyszły do firmy obok, do firmy Nabor, już produkujemy nasze części. Ale w nowej hali, kiedy to już ma? O, w nowej hali, myślę, że zajmie to nie mniej niż rok. Proszę Państwa, my męczymy Pana z tym. Ja myślę, że jedno takie ostatnie. Z innej, że się kończył Pan Politechnikę Lubelską, czy z tamtego okresu studiów. Pamięta Pan, że Krasik, czy miał Pan jakieś kontakty, czy był Pan w tym mieście? Bo żołnierze to pytanie bardzo spodobało. Ja byłem w Kraśniku, myśmy mieli tutaj wycieczkę do fabryki Łożysk. Byłem tylko raz. A w ogóle liceum skończyłem w Poniatowej i w Poniatowej będzie miał sobotnie praktyki. Także Edę bardzo dobrze znam. Proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, to Pan Burmistrz jeszcze na koniec pytań głos. Proszę Pani. To już może tak na koniec jeszcze raz serdecznie dziękuję. Oczywiście największe podziękowania dla Pana Andrzeja, dla żony. Mam nadzieję, że będziemy się teraz spotykać częściej tutaj w Kraśniku już. Pani też jako Lublinianka będzie przyjeżdżała także do Kraśnika, będzie nam niezmiernie miło. Ja chciałbym podziękować jeszcze jednej osobie, która tak naprawdę też bardzo dużo pomagała. Pan Naborczyk, który rzeczywiście też zabiegał o to i też miał swój udział jako przyjaciel, prawda? Tak, no i właściwie gdyby nie on, to wydaje mi się, że do tego by nie doszło. Oczywiście nie ma przypadków w tym świecie, wszystko ma swój jakiś początek, swój finał znajduje. Cieszymy się z tego, że tak naprawdę Dolina Lubelska staje się naprawdę faktem. Pan Andrzej mówi, że już jest, a będzie naprawdę, jak już będzie funkcjonował ten zamek, to będzie naprawdę bardzo widoczną rzeczą. Dziękuję bardzo.